Myślę, że wszyscy znamy Sydonię, ale zapytajmy się autorki, kiedy ona poznała Sydonię. Znam Sydonię od 27 lat, kiedy zamieszkaliśmy z moim mężem w Kołobrzegu, przepraszam. To była jedna z pierwszych historii, które usłyszałam. I w tej historii była stara kobieta, klasztor, klątwa i graffiti, więc dzisiaj wiem, że to musiał być Frankiewicz. I ta historia przeleżała się ze mną. Od kilkunastu lat zajmuję się powieścią historyczną. Był czas na Piastów, był czas na II wojnę światową, był czas na XIX wiek i burzliwe historie europejskie. Aż w końcu przyszedł czas Sydonii, a ponieważ była tym, kim była, więc nie mogła przyjść do mnie prostą drogą, tylko musiała wybrać sobie drogę taką dość pokrętną. Też musisz. Powiedz mi, nic nie słychać, słychać. A powiedz mi, bo wiem, że ta książka znalazła się na pewnej tajemniczej liście i wiem, że ta historia ma tutaj związek również z wydawcą Sydonii. Może opowiesz nam coś o tej. No dobrze, dobrze. W pierwszym rzędzie siedzi Tadeusz Zysk, mój wydawca od samych prapoczątków. I gdzieś w 2010 lub 2012 roku już pracowaliśmy ze sobą, z Tadeuszem, już mieliśmy ze sobą ze dwie książki. Pokazałam, położyłam mu na biurku listę książek, które chcę napisać. Na tej liście była Sydonia. Na tej liście była też książka, która później stała się Hardą. Ona wtedy miała tytuł Pani Czterech Tronów. Tadeusz Zysk tę listę zgubił, zanim wyszłam z jego gabinetu prawdopodobnie. I w 2020 roku ja pożegnałam się z taką bardzo długą przygodą mojego życia, czyli z Odrodzonym Królestwem. To była historia powrotu Władysława Łokietka na tron. To zajęło 10 lat mojego życia i to była bardzo piękna przygoda, ale ona mnie w jakimś sensie trzymała w takim potrzasku, bo jednak musiałam ją dokończyć. I kiedy ukazał się ostatni tom, poczułam się w jakimś sensie wolna. Nie dlatego, żebym ja tego Władka nie lubiła, nie kochała, bardzo go dalej darzę atencją, tylko tyle, że no, byłam jego sługą tyle lat. I pomyślałam sobie, co teraz? Teraz nareszcie mogę czerpać z tych pomysłów, które czekają właśnie na tej słynnej kartce, w tej spiżarni. I tak przerzucałam sobie te pomysły między różnymi czynnościami, zrobiłam sobie rok wolnego i myślałam o Sydonii. I wtedy przydarzyły się takie historie, to tak już tylko króciutko wam opowiem, żebyście wiedzieli, jakie drogi sobie wybiera Sydonia, kiedy chce dostać swój głos. Ni stąd, ni zowąd odwiedził mnie mój kuzyn, który też tutaj jest, szczecinianin, z którym widuję się bardzo rzadko. Jego odwiedziny w moim domu to nie jest żaden chleb powszedni. Przyjechał z Marią, ze swoją żoną i postawił na stole wino Sydonia. Wtedy spojrzeliśmy na siebie z moim mężem i stwierdziliśmy, aha, okej, dobrze, a więc tak. Nie rozmawialiśmy wtedy ze sobą z Tadeuszem, bo ja zajmowałam się czymś innym. Tadeusz chciał uszanować mój urlop od książek i od pisania, ale mamy wspólnego przyjaciela, producenta filmowego Maćka Strzembosza. Dziękujemy, Sydonio. Który mojego wolnego czasu nie szanował i wydzwaniał do mnie. I kiedyś powiedziałam mu o tym, że myślę o Sydonii, to już było po tym winie, które przywiozłeś, że myślę o Sydonii, że jeżdżę do Szczecina. I w Warszawie Maciej spotkał się z Tadeuszem. Tadeusz powiedział mu o tym, że ma fajną propozycję, że aż tak strasznie chciałby mi powiedzieć o pewnej kobiecie, że musi mi się to spodobać, bo to moje tereny i czarownica. Ale Tadeusz przeczytał historię Sydonii po angielsku. Jak Państwo na pewno wiedzą, jest ta XIX-wieczna powieść Meinholda, przetłumaczana przez matkę Oscara Wilde'a na angielski, przez Lady Jane, i w tej wersji anglojęzycznej trafiła do rąk mojego wydawcy. I tak dokładnie w jednym czasie, dosłownie to była kwestia jednego miesiąca, Sydonia zatoczyła koło i dwoma różnymi drogami, przez wino i Lady Jane,
wprosiła się do mojego życia i to było dla mnie jasne, te kropki się połączyły. I jestem przyzwyczajona do tego, żeby słuchać intuicji i jakichś takich podpowiedzi, które są wokół, więc było dla mnie jasne, że to jest jednak czas Sydonii i że tak chcę z nią pracować. A potem już byłeś ty, pani profesorka Agnieszka Gut, Joanna Kościelna, której z nami nie ma, ale którą szczecinianie na pewno świetnie znają z jej wyjątkowych publikacji dotyczących gryfitów. No i tak popłynęło. To ja jeszcze zapytam, bo... Czy ja mogę? Ja się chcę wtrącić. Dobrze. Elo, niektórzy z Państwa mnie znają i znają moje, czy znali moje poglądy na temat Sydonii. Jako kobiety. Zawsze w mojej głowie Sydonia była kobietą twardą i owszem, ale taką powiedziałabym, aż sobie wypisałam te przymiotniki takie, zawziętą, napastliwą, taką złośliwą, złą na cały świat chyba i na wszystkich ludzi, tak ją widziałam, tak? Złą na cały świat, na wszystkich ludzi za to, co jej ten świat i ludzie zgotowali za ten los. Natomiast po przeczytaniu tej powieści, mówiłam zawsze, że Sydonię nie lubię, to taka swarliwa baba, tak? Swarliwa baba. Nawet przyznam, że kiedyś w którymś z naszych spotkań Agnieszka po prostu krzyknęła, ależ to kłótliwa baba była. Tak jest, tak jest. Natomiast chciałam Państwu powiedzieć, że od niedawna ją lubię. To ten moment, kiedy ją polubiłam, to jest moment, kiedy przeczytałam książkę Eli Herezińskiej. Ja bym chciała, żebyś Państwu i mi też powiedziała, jaka ta Sydonia miała być według Ciebie, jaka ona jest, bo może ja ją inaczej widzę, tak? Jaka ona jest, jak widzisz ją jako kobietę? Co to jest za kobieta? Kim była Sydonia? Zanim odpowiem na twoje pytanie, to jeszcze chcę powiedzieć Państwu dosłownie w dwóch zdaniach. To nie jest moja pierwsza powieść historyczna. W przypadku poprzednich było o tyle trudniej, że materiał źródłowy był ubogi. Ja się głównie specjalizuję w średniowieczu, więc do dyspozycji mam szczątki kronikarskie. Dosłownie szczątki, bo one nawet jeżeli mówią o czynach króla, czy królowej, czy władców, to rzadko kiedy opisują jego osobowość i charakter. To kronika jest pisana sztampowo. Natomiast i od dawna uczę się tego, jak z tej wiedzy szczątkowej wybudować bohatera takiego z krwi i kości, bo przecież ja nie piszę pracy naukowej, ja piszę powieść, to jest moje zadanie. Ja muszę przedstawić moim czytelnikom prawdziwego człowieka i pokazać jego życie. Nie prosić o sympatię do bohatera, ale przynajmniej spróbować pokazać go tak, żeby stał się zrozumiałym, żeby stał się czytelnym. W przypadku Sydonii tego materiału jest mnóstwo. Jest mnóstwo i od samego początku wiedziałam, że ta powieść będzie dwutorowa, że ta powieść musi objąć swoim jednym skrzydłem legendę Sydonii, ale również bardzo mocno musi stać na ziemi, w tej Sydonii prawdziwej, w tej Sydonii, która przez całe życie procesowała się z rodziną. Bo gdybyśmy chcieli komuś, kto w ogóle nie zna tej historii, tak ją powiedzieć w dwóch zdaniach, ja teraz się uczę tak mówić w dwóch zdaniach, jak mówię do publiczności poza pomorskiej, że jest legenda o pięknej młodej dziewczynie z dobrego szlacheckiego rodu, w której zakochał się książę Gryfita, obiecał małżeństwo, cofnął słowo i kurtyna zapada. Koniec. Na 50 lat z górką tej kobiety nie ma. My jej nie widzimy w ogóle na kartach historii, zdarzeń, a tym bardziej w legendzie. Legenda wraca do niej wtedy, kiedy ród Gryfitów zaczyna wymierać na potęgę. Komuś się przypomina, odnajdują kobiety w klasztorze, oko sprawiedliwości na nią patrzy, czarownica, proces, skazanie. I to, tak to wygląda w skrócie. A to 50 lat. Co się działo wtedy, kiedy ona znika z legendy? No i na te 50 lat jest przebogata dokumentacja sądowa, która nie ma nic wspólnego z kobietą czarownicą. Dokumentacja jej procesów z rodziną, o majątek, tych najbardziej prostych, tych najbardziej oczywistych, o pieniądze, ale też o szacunek. I z tego
bardzo mocno budowałam tę postać. Nie chciałam jej dla potrzeb legendy i być może marzeń wielu ludzi o tym, żeby tam niesamowitości z każdego kąta tej historii wyglądały. Nie chciałam stracić tej kobiety dla takich potrzeb być może czyichś. Ja ich nie miałam. Chciałam pokazać, w zasadzie opowieść o Sydonii jest powieścią też o tym, jak się tworzy czarownicę. Z czego jest zbudowana czarownica? Zbudowana jest z jej postawy wobec społeczeństwa, z jej bycia na marginesie społeczeństwa, z jej buntu wobec tradycyjnym wartościom. Zresztą, to o tym mówiłaś ty, Agnieszko, w swoich wykładach dotyczących procesów oczary. Mówiłaś, dlaczego interesuje się czarownicami świecki wymiar sprawiedliwości? Dlatego, że oskarża się te kobiety o maleficjum, o czynienie zła, o przestępstwo wobec ludzi, wobec społeczeństwa też, prawda? Bo w przypadku gradobicia, wszyscy w to wierzymy, czy innych zmian pogody, no to jest to uderza w sprawne funkcjonowanie społeczeństwa, a tym samym kraju. Więc chciałam pogodzić to, co o niej naprawdę wiemy, pokazać tak jakby naocznie, bez pokazywania palcem, ale poprzez fabułę, jak ze zwykłej kobiety można stworzyć czarownicę, gdy ona ma takie cechy, jak miała Sydonia, czyli jest buntownicza, bardzo charakterna, chce postawić na swoim, nie godzi się na ograniczenia, które narzuca jej system. I jak na końcu może za to zapłacić karę najwyższą. I jeszcze tylko powiem na koniec, bo nie chciałabym, żeby nam to umknęło podczas tego spotkania. Do dzisiaj, mimo tego, że my jako społeczeństwo nie zgadzamy się co do istoty z procesami oczary, nie zgadzamy się z tą niesprawiedliwością, która się... że w ogóle do nich dochodziło, to budzi w nas wielki bunt, ale zauważcie, że do dzisiaj zdarzają się sytuacje, w których mówiąc o czarownicach spalonych na stosie, czyli o ofiarach, mówiący, podśmiewuje się z tego, to znaczy czarownica jest też dla wielu ludzi fajnym tematem do dowcipu, dla mnie nie, bo ja za każdym razem widzę kobiety, które straciły życie i mężczyzn, widzę ludzi, którzy zapłacili życiem za pewien proces społeczny, który wówczas funkcjonował. Jestem przeciwko żartom na temat czarownic. To ile w tej książce jest prawdziwej Sydonii, a ile jest tej stworzonej przez ciebie i przez legendę? Nie odetnę ci tego nożyczkami, bo to się nie da zrobić. Prawdziwe są te wszystkie jej procesy, chociaż nie ma tam nawet połowy tych procesów, bo jednak była ich po prostu ilość nieprawdopodobna. Nie to Elu, ja bym chciała bardzo, żebyś ty państwo powiedziała o procesie przeciwko Sydonii, przeciwko Jakubowi Sztetinowi. To jest chyba rzecz, która... Są trzy rzeczy w aktach Sydonii, tych zgromadzonych przez Georga Zelo, które mnie najbardziej dotknęły. Trzy konkretne. To jest proces o pobicie, który Sydonia wytoczyła Jakubowi von Sztetin. To jest spowiedź Sydonii złożona przez nią do akt. Rzecz w ogóle... No nieprawdopodobna, umieściłam ją w tekście z najmniejszą możliwą ingerencją literacką. I trzecia rzecz, to jest jej ostatnie przesłuchanie, bo jak państwo wiedzą, dobrzy uczniowie profesorki, w przypadku procesu oczary to, co było na torturach wyznane pod wpływem cierpienia, musiało zostać później potwierdzone po tak zwanej dobroci. Inaczej nie byłoby to prawomocne przyznanie się do winy. Więc Sydonia, jak państwo doskonale wiedzą, przetrwała jedne tortury, przetrwała drugie. I po tych drugich została ponownie postawiona przed składem sędziowskim
i zmuszona, poproszona, nazwijmy to jak chcemy, o potwierdzenie zeznań i odczytywano jej po kolei, tak to zapisuje Selo, odczytywano jej po kolei zarzuty i ona po prostu, ten zapis jest taki, zakt ja, mówi tak, tam już nie ma żadnych zeznań Sydonii, ona już z niczego się nie tłumaczy, ona wie, że już koniec, kurtyna zapadła, koniec, jest wyrok. Ona i te kilkanaście razy zakt ja to czytałam i po prostu płakałam, bo w tej lakoniczności sformułowania zaklęte jest tyle cierpienia i tyle bólu, no, że to było niezwykłe, a proces o pobicie, tą scenę rozpisałam dość szczegółowo, bo ta scena czytana dzisiaj, no może zacznijmy od tego, słuchajcie, to był rok 1599 bodajże, może się mylę tam o rok czy dwa, ale nie ma to w tej chwili żadnego znaczenia. Ona proces wytoczyła natychmiast po tym, jak to się zdarzyło i mniej więcej z tego okresu pochodzi ten protokół, więc to jest 400 lat temu z górką. I teraz mamy tam trzech świadków, zeznaje trzech świadków, dwóch mężczyzn i najobszerniejsze zeznanie składa Dorotea von Borg, jej bratanica, córka jej brata, 18-latka. Najpierw świadek jest przedstawiony, Dorotea von Borg za swój majątek ma spadek, który przewidział dla niej ojciec. To, co często Agnieszka podkreśla w swoich pracach, wartość świadka była mierzona jego pochodzeniem. Szlachcic ważył dwóch mieszczan bodajże, tak? Więc Dorotea von Borg jako świadkini szlachcianka ważyła dużo, ale trzeba było jeszcze określić jej status majątkowy, no to ma tyle, co tata jej, co ojciec jej zapisał w spadku. Wiemy, że tam nic jej nie wypłaci, no bo to historia rodzinna. I Dorotea zeznaje i jej zeznania brzmią tak, jakbyśmy dzisiaj zajrzeli do akt policyjnych i przeczytali dzisiejsze zeznania. Po kolei ten akt wtargnięcia Sztetina do domu Sydonii i tego, jak on szuka zaczepki. Sydonia gotuje raki, a zeznanie pochodzi, datą zdarzenia jest 28 czerwca. Wszystko się zgadza. W czerwcu jest sezon na raki. Ona gotuje raki, on krąży po tej kuchni, szuka zaczepki, nie może jej znaleźć. Mówi do niej, jesteś taka stara, że nawet raków nie potrafisz gotować. Jest jak Dorotea próbuje ją bronić, mówi, że moja ciotka jest u siebie, może gotować raki jak zechce. Zobaczcie, przyczepiają się do tego szczegółu, jakie to musiało być istotne na początku tego zdarzenia. To buduje napięcie, to buduje sytuację. Mamy ten parujący gar wody, tak się to robi. Mamy te łyżki, którymi ona miesza w garnku, łyżkę, która może być jej jedyną bronią za chwilę w tej sytuacji. Sztetin jest skacowany, trwa jego wesele w Resku. On wychodzi kobieta. On ożenił się z burmistrzówną Reska. Jest na kacu, śmierdzi, bo musi śmierdzieć. Jest takim agresorem, takim klasycznym agresorem, który szuka tego złego. I w którymś momencie awantura między tym dwojgiem, między Sydonią a Sztetinem dotyczy tego, że ona nagle mówi do niego na ty, mówi do niego Jakubie. On się obrusza. Nie jestem byle kim, żebyś mówiła do mnie na ty, ale sam mówi do niej też na ty. Potem padają wyzwiska. Wyzwiska są takie, że nie będziemy ich tutaj przytaczać. Język, którego używa Sztetin wobec Sydonii, jest językiem najczystszej brutalności. Mówię wam, zrobiło to na mnie nieprawdopodobne wrażenie, bo weszłam do wnętrza domu z dzisiejszego świata, który znamy. Do wnętrza, gdzie alkoholik będzie bił kobietę i ją zbije. I potem Dorotea na końcu opisuje, twarz Sydonii była opuchnięta, sina, żółta, brązowa, przed raną od rapiera, bo on w którymś momencie przystawił taki rodzaj rapiera do jej piersi, uchroniło ją tylko aksamitne odzienie, bo ona miała tam kilka warstw tej odzieży. I też było dla mnie niezwykle ważnym, też po to sięgnęłam po tę scenę, akurat tę w powieści, dlatego, że Dorotea
von Borg zeznając w tym procesie 18-latka. Niejako zeznaje przeciwko swojemu ojcu. Jakob von Stettin jest człowiekiem jej ojca. I o tym wszyscy, którzy tkwią w tej sytuacji, wiedzą. O tym wszyscy wiedzą. Więc ta dziewczyna w jakimś sensie jest dla mnie taką duchową córką Sydonii. Ona nam ginie później z akt. Nie wiemy, co z nią dalej. Ale jest jakąś taką duchową córą Sydonii w tej takiej twardości. Pięknie ją widać w powieści. Pięknie dziękuję. Dzięki. Trudno tej dziewczyny nie zobaczyć i też właśnie tej jej młodej, 18-letniej odwagi, nie? Zrobiło się dość poważnie, ale Sydonia to nie jedyny bohater tej książki. Kiedy spotkaliśmy się poprzednim razem, rozmawialiśmy o Piastach i padało wielokrotnie z publiczności i ode mnie, kiedy graffiti. No i mamy tych graffitów. Pojawiają się już na samym początku powieści bardzo dawno, bo powieść zaczyna się, uwaga, w Kołobrzegu w 1090 roku. Czemu tak wcześnie? No tak, gdy zastanawiałam się nad legendą Sydonii, legendą, w której Gryfita obiecuje małżeństwo Borkównie, a potem nie dotrzymuje przysięgi, myślałam o kilku rzeczach. Myślałam o tym, że jest to sytuacja analogiczna do Zygmunta Augusta i Barbary Radziwiłłówny, bo dokładnie taka byłaby pozycja społeczna obu dziewczyn względem władcy. Borkowie, bardzo znany, możny ród, Radziwiłłowie, wielcy magnaci litewscy. Więc precedens już był, czyli to się już na świecie działo, to już było w modzie, już by o tym pudelki pisały. Ale jednocześnie coś musiało być takiego w Borkach, w świadomości ówczesnych ludzi, że ta legenda natychmiast się zakorzeniła w społecznej świadomości. To znaczy, pomyślałam sobie, że ówcześni mieszkańcy Pomorza dopuszczali do siebie taką możliwość, że Gryfita mógł poślubić Borkównę, że to nie było rzeczą całkowicie niemożliwą. No i teraz, jak szukamy początków rodu Borków, to widzimy ich przy pierwszych Gryfitach i od razu z tak wysoką społeczną pozycją, no bo występują tam jako panowie ziemscy, książątka niemalże. No i teraz próbowałam sobie ułożyć cały, rozrysować cały ten plan. Musiałam znaleźć początki rodu Borków dla siebie, bo tych takich historycznych, prawdziwych, no wiemy tyle, co profesor Rymer spróbował odkryć i poukładać w bardzo pieczołowitą mozaikę. Ale ja do tej mozaiki Rymara dołożyłam swoich kilka pomysłów, które mogę udowodnić, jakby ktoś chciał stawać. Pomysły są dwa. Jeden pochodzi z Galla Anonima i jego opisu podboju Pomorza przez Bolesława Krzywoustego. Otóż tam Gall Anonim pisze nam o różnych książętach, czy to Czarnkowa, czy to Nakła, ale też pojawia się oni mają swoje imiona, jest Świętopełk, jest taki, ale pojawia się NN, nieznany książę kołobrzeski, ten, który dwa razy się z Krzywoustym spotkał, za pierwszym razem uciekł tajemną bramką z kołobrzeskiego grodu, a jego wojowie nachapali się na naszych kołobrzeskich podgrodziach tyle, że już im starczyło, już się nie chciało tego Kołobrzegu zdobywać, pojechali do domu, żony były zadowolone, a za drugim razem tenże sam książę kołobrzeski wyjechał naprzeciwko Krzywoustego konno, skubany, nie zsiadł z konia. To jest oznaka tego, że czuł się równy Krzywoustemu lub od niego nawet w jakimś sensie ważniejszy. No i to jest to, a to jest jedna część tego, co użyłam do powieści, a druga to są nasze rodzinne strony. My mieszkamy pod Kołobrzegiem
i miejscem naszych takich wędrówek od dawna jest teren dawnego grodziska w Bardach pod Kołobrzegiem. To jest grodzisko położone w zakolu Parsenty. Zanim powstał taki, króciutko tylko szczecinianom powiem, jak powstał Kołobrzeg. Kołobrzeg nie powstał tam, gdzie dzisiaj leży, tylko pierwszy tak zwany stary Kołobrzeg to są okolice dzisiejszego Bójstowa, czyli on jest w głąb lądu nad Parsentą ciągle. Parsenta była bezpiecznym kanałem, przez który można było wpłynąć z Bałtyku do w głąb i tam założono to Budzistowo, lecz zanim powstało Budzistowo, dalej jeszcze płynąc Parsentą, były trzy różne grodziska, Świelubie, Bardy i to, nie pamiętam nazwy tego jeszcze jednego, ale ono jest w obecnych Piotrowicach. I te Bardy leżały tak pięknie, leżą położone pięknie nad dawnym zakolem Parsenty. Datuje się to grodzisko na około 7-8, początek 9, ale w 8 już powinno wymierać i znaleziska archeologiczne z Bard wskazują na to, że istniała tam społeczność skandynawsko-słowiańska, która sobie żyła w zgodzie, w jakimś takiej konsolidacji. No i teraz te wszystkie kropeczki ja sobie połączyłam i wywiodłam Borków z tych Bard pod Kołobrzegiem, a ten prolog, który przywołałeś, Tadeusz Zysk stał nad moją głową i mówił, Elka, napisz prolog, napisz w ogóle, weź pokaż, zrób taki obraz, żeby od razu było jasne, skąd w Borkach tkwi ta stara, dawna, pierwotna siła, skąd, gdzie korzeniami, do czego korzeniami sięga to przysłowie, że to jest stare jak Bork i diabeł. No to takie Bardy i takich Borków dla Państwa wybudowałam po to, żeby później jasnym było, że gryficie mogło się oko do Borkówny zaświecić i że nie było w tym żadnej takiej społecznej przesady. A to ja w takim razie z pozycji historyka i z pozycji tego osoby, która wie, ile Ela musiała przygotowań takich bardzo merytorycznych poczynić. Elu, a czy ty mogłabyś nam udowodnić, że Sydonia mogła się spotkać, czy spotkała się w ogóle z Ernestem Ludwikiem i że to było w Wołogoszczy? Tak. A dlaczego nie w Szczecinie? Tak, właśnie u Georga Selo jest taka oferta, bo on tam próbuje też dołożyć komentarz do tych akt Borków, które zebrał. I w jego komentarzu jest taka informacja, że może wcale nie chodziło, nie mamy żadnych dowodów, że Sydonia była na dworze w Wolgast, że może chodziło w ogóle o Dorotę i o Szczecin. No i teraz, co my wiemy o tych latach? Jeżeli była dwórką, jeżeli Ernest Ludwik czy Gryfita się w niej zakochał, no to musiała być też młodą dziewczyną. I co my wiemy z tego okresu? Otóż jedyna data niepodważalna to jest rok 1568, gdy umiera matka Sydonii, Anna von Schwichelt. I po śmierci matki Sydonia musi wrócić do domu, bo mamy potem układy spadkowe z bratem i później już nie ma miejsca na żaden dwór, bo jest czerń życia i jego podszewka i kłótnie i tułaczka, to wszystko, co nastąpiło po tym nieszczęsnym podziale. Więc rok, data końcowa pobytu na dworze to 1568 wiosna bodajże, jeśli dobrze pamiętam porę roku śmierci matki. Wtedy miała 20 lat. To jest i tak, jak to jest taka starawa dwórka. Dwórka mogłaby być młodsza. Dlaczego Wołogoszcz, a nie Szczecin? Dlatego, że w Szczecinie w tym czasie była książęca para, Barnim Stary i księżna Anna. Oni wprawdzie mieli trzy córki, ale w tamtych latach te dziewczyny już poszły za mąż. Ich jakby w Szczecinie nie było. Więc tworzenie kobiecego dworu dla księżnej Anny z takich młódek, jak Sydonka, byłoby bez sensu. Ona otoczyłaby się matronami, damami z dobrych rodów w zbliżonym do siebie wieku, po to, żeby w ich otoczeniu przebywać i podbijać kwiat swego intelektu. Ale w tym samym czasie na dworze wołogoskim mamy całą gryficką drużynę. Mamy trzy dziewczęta, Amelię, Annę i Małgorzatę w odpowiednim wieku. Mamy pięciu synów, którzy nieustannie krążą po kawalerskich trasach, w kawalerskich trasach. Wszyscy dorodni. Wszyscy dorodni.
No to jest tylko ten Kaziu, taki mały, on wtedy z 8 lat miał, czy tam 10, no to na Kazia oko nie powinno lecieć. I co? No i wtedy weszła mi w sukurs i w podpowiedź Joanna Kościelna i mówi w 1566 czy 7, nie chcę teraz się upierać, bo już te daty wyrzuciłam z głowy, Jan Fryderyk wraca z wyprawy na Turka Wielkiej, wielki zdobywca, wraca w chwale, na dworze będą się odbywać turnieje, bale, imprezy, święto, a młodsi bracia wracają ze studiów. Jest ten moment taki startowy, on trwa króciutko, mniej niż 2 lata, w sam raz tyle, żeby zrobić wrażenie na dworze i zniknąć, bo trzeba zniknąć. Proszę Państwa, ja zdaję sobie z tego sprawę, że my tu z Damianem jesteśmy w ogóle niepotrzebni i jak najbardziej jest to dobre, dobra bez rzecz. Bez Was by tej książki nie było, nie tacy są skromni. Elu, nie, tam skromni, nieskromni, nie o to chodzi. Chodzi, proszę Państwa, o to, że ja tu bym chciała, żeby Ela nam powiedziała, jak ona wiele musiała się naczytać. Ile przeczytałaś książek, żeby napisać jedną książkę? Nie ile się nasłuchała, bo zasłyszane, że tak powiem, informacje to jest jedna rzecz, tak? Bo usłyszałam od przewodnika na zamku albo od pani jakiejś tam profesorki na wykładzie, który sobie pani profesorka mówiła, tak? Ale tu proszę Państwa, została wykonana ogromna praca, taką jaką wykonuje historyk, prawdziwy historyk, zawodowiec, historyk, kwerenda źródłowa, ustawianie, szukanie dowodów różnego rodzaju. Elu, moja kochana, powiedz, coś poczytała. No poczytałam. Nie powiem, ile to było książek, bo to jest tak, że oprócz budowania tego szkieletu stricte historycznego, trzeba też zbudować kontekst epoki, nie? W kontekście epoki mieści się wszystko od stroju, przez kuchnię, przez obyczaj, przez różne takie drobiazgi, które później wydają się mało ważne. Łącznie z katem, tak, to Agnieszce zawdzięczam tą podpowiedź, bardzo, zresztą Państwu też polecam tę książkę, ona jest jakoś tak na rynku antykwarycznym dostępna, opowieść kata z Norymbergi, bardzo dużo mi wniosła do powieści, w tym taką scenę, to też rozmawialiśmy z Tadeuszem już na koniec, otóż ten kat, bo ten kat Schmidt, nie pamiętam jego imienia teraz, on praktykował w Norymberdze dokładnie w tym czasie, kiedy była osądzona i stracona Sydonia, więc dla nas to jest bardzo wiarygodne, bo to kolega jakby po fachu, który praktykuje po prostu kawałek dalej. I na przykład od niego coś, bo my mamy taki zakorzeniony obraz w głowie z filmów i z Francji, że głowa na pieniek, i topór czy miecz i ta głowa toczy się do koszyka, nie? Później to się przekształci w gilotynę. A nasz mistrz norymberski pisze wprost, że on dla kobiet miał krzesło, ale potrafił też ścinać na stojąco. No to w ogóle no niesamowite, wyobraźcie sobie kogoś, kto wie, co go czeka i przyjmuje to na stojąco. On też opisał, że dla kobiet miał wstążki z białej tafty, którymi wiązał im dłonie. I też ta opowieść mistrza norymberskiego, nie wiem, nie chciałabym być źle zrozumiana, ale wierzcie mi, jest w niej wiele humanitaryzmu. To znaczy on jest wykonawcą wyroku śmierci, on stara się bardzo lakonicznie pisać o swojej pracy, to jest rodzaj takiego jego dziennika. Ale jednocześnie im jest starszy, im więcej pracuje, wykonuje wyroków, tym bardziej z pomiędzy zdań wybrzmiewa, że są tacy przestępcy, których on bardziej nie lubi niż innych, którymi bardziej, no to tam nie ma pogardy, tam właśnie nie, to nie jest pogarda, to jest bardzo takim niezwykłym językiem pisane, powiedziałabym kulturalnym. Ale on pisze zawsze z olbrzymim szacunkiem dla ofiar.
to mnie tak uderzyło w tym dzienniku. Pełen profesjonalizm. Wiemy, że on tę pracę musi wykonać, ale on ofiarą nie pomiata, nie pogardza, stara się, żeby ta rzecz, stara się, żeby nie cierpiała i żeby ta rzecz, która musi zaistnieć między nim a ofiarą, była przeprowadzona w sposób możliwie humanitarny. Nieprawdopodobnie dobre, ciekawe spojrzenie, bo jednak kat, tak jak i czarownica, jest kulturowym stereotypem i mamy na ten temat swoje wyobrażenia. Zakładamy mu ten spiczasty, czerwony kaptur na łeb i już. Od niego też wzięłam te czerwone płachty, że podczas egzekucji, tam już przed scenami finałowymi, gdzie zobaczą Państwo panoramę Szczecina z dnia egzekucji, ale te płachty pożyczyłam z tego dziennika. On pisał o tym, że ludzie, publiczność przychodząca na egzekucję, on oczywiście pisze, że ta publiczność była straszna, nie? Czy więcej w nim jest złości wobec publiki egzekucji niż wobec ofiar, z którymi pracuje, że publiczność właśnie przychodziła z czerwonymi płachtami na to krwawe widowisko, jakby podkręcając jeszcze nastrój tego, co się za chwilę wydarzy, nie? No jest w tym pełna groza. Zgubiłam pytanie, tak? Nie. Ja się jeszcze zapytam, bo Sydonia nie jest jedyną czarownicą, która jest bohaterką twojej książki. Tam są jeszcze trzy inne czarownice. Nie jest jedyną oskarżoną o czary. Mhm. Jest dokładnie. Nie jest jedyną oskarżoną o czary. Jest Elisabeth Doberschulz, Wolde Albrecht i Lene Schmedes. Powiedz mi, jaką którą rolę... Którą najbardziej lubię? Lene Schmedes. Lene Schmedes. Ale co ciekawe, Elisabeth Doberschulz też jest szlachcianką i też zostaje ścięta i też w sprawie związanej z Griffithami. Powiedz mi, dlaczego właśnie Sydonia, a nie Elisabeth, czy Wolde, czy Lene stały się takimi bohaterkami głównymi? Jaki wpływ te trzy postacie też miały na Sydonię? Nie mogły stać się głównymi bohaterkami, znaczy musiałyby być z głównymi bohaterkami zupełnie innej opowieści. W opowieści o Sydonii to ona jest numerem jeden. Ona zapłaciła własnym życiem za tę legendę, która trwa 400 lat nieprzerwanie i dzięki której wszyscy Państwo tu przyszli. Tadeusz mnie wielokrotnie w trakcie pracy nad tą książką, bo nasza praca też często wygląda tak, że my ze sobą gadamy. Dręczył mnie pytaniem, ale co w niej było takiego, ale co w niej było takiego, ale co w niej było takiego? No właśnie, bo ona została legendą, a one nie. A one nie. Nie wiem, mam nadzieję, że będą Państwo czuli, co w niej było takiego po lekturze tej książki. Gdyby nie połączono jej nazwiska, jej imienia z Griffithą, legendy by nie było. No taka jest prawda. Wątek polityczny sprzedaje się fantastycznie. Wątek miłosno-seksualny w połączeniu z politycznym więcej nie trzeba. Tym po dziś dzień żyją media bulwarowe, podpowiedziała Agnieszka. Tak jest. I połączenie tych dwóch rzeczy sprawiło, że Sydonia stała się postacią, o której nie można zapomnieć. Te trzy wspomniane przez ciebie kobiety mają bogatą również dokumentację. Wiemy, że Elisabeth ze Szczecinka, szlachcianka, była w zasadzie ofiarą procesu politycznego. Bo to tylko przypomnijmy, zaczęło się, jej małżonek był burmistrzem bodajże Szczecinka. Nie starostą, przepraszam. Starostą szczecineckim. Ją oskarżono, zaczęło się drobnie od psucia mleka i tam piwa, zwykłe sprawy domowe, a potem szybko pociągnięto sprawę, że Elisabeth przez swojego wspólnika dostarczyła księżnej Edmudzie, czyli żonie Jana Fryderyka, jakąś substancję, po której księżna nie mogła mieć więcej dzieci w ogóle.
bo tam Edmuta poroniła. W sumie nie wiemy, czy to, co dała jej Elizabeth, miało być przyczyną poronienia, czy to miała być mikstura, która miała ją po poronieniu przywrócić do zdrowia. I szybciutko z wątku prywatnego, czyli mleko, piwo, chleb, zwykłe domowe sprawy, stał się to wątek polityczny, bo zaszkodziła żonie panującego księcia. Problem płodności Gryfitów był już wtedy problemem no, wyrazistym, bo nie mieli dzieci, zwłaszcza ci, którzy powinni mieć. Jan Fryderyk, przekonany, że wina musiała leżeć po stronie małżonki, czyli szkoda czarownicy poczyniona na jego małżonce mogła być prawdziwa, no bo miał córkę nieślubną, skoro mógł zrobić dzieciaka na boku, no to mógłby również z małżonką, gdyby czarownica się w to nie wdała. No i tak się wzięła, stąd ta historia Elizabeth, a później spokojnie znaleziono jakby takie dodatki do tej sprawy, czyli Kleist, zaufany Jana Fryderyka, miał wielką ochotę na posadę małżonka Elizabeth. No i tyle, no proszę, no. Rzucić oszczerstwo. Oszczerstwo do dziś jest bronią śmiertelną. Wtedy, jak widzicie, było śmiertelną w sensie dosłownym. Także Elizabeth została skazana. Jan Fryderyk osobiście sprawował kontrolę nad jej procesem. Stracona tutaj w Szczecinie. Lene Schmedes, też zwykłe sprawy, zaczęło się też od jakiegoś mleka i zboża, a potem jakieś drobne klątwy po sąsiadach, to, tamto. Notabene przy procesie Lene Schmedes wypłynęło po raz pierwszy imię Sydoni, czyli Lene powołała Sydonię jako czarownicę, ale Lene sądzono w krzywnicy. Lene nie była szlachcianką, szlachciankę należało sądzić przed Sądem Książęcym w Szczecinie, a zwykłą, pospolitą obywatelkę mógł sądzić jej szlachcic. Szlachcicem Lene byli wedlowie, blisko związani z Sydonią. Sydonia nieraz u nich mieszkała. Uważa się, że usunęli nazwisko Sydonii z zeznań Lene po to, żeby nie pogrążać swojej krewnej. Wypłynęło to ponownie przy procesie Wolde Albrechts, już w Marianowie. Ale Wolde od razu była oskarżana o cięższe rzeczy. I tutaj jest dla mnie sprawa bardzo ciekawa, rozmawiałyśmy też o tym z Agnieszką. Bo z tą Wolde Albrechts jest taka sytuacja, że ona była mamką w Marianowie u zarządcy Marianowa Hechthausena. A kiedy ją oskarżono o czary, to natychmiast w tym oskarżeniu jest, że się włóczyła, że się puszczała z cyganami, że miała nieślubne dziecko. No i teraz w tym momencie zrobiłam stop klatkę i nie wiem, na ile Państwo wiedzą, ale myślę, że to też Wam podpowie Wasza intuicja. Otóż mamki, czyli kobiety, które będą karmić piersią dziecko czyjeś, dobierano niezwykle starannie. To musiały być kobiety zdrowe, czyste, dobrze się prowadzące. Wiara w to, że mleko kobiece przynosi cechy... Dusze, tak, była bardzo silna. Przecież mówiono wiele lat o rodzeństwach mlecznych, że dzieci wykarmione, obce sobie genetycznie, ale wykarmione przez tę samą kobietę są mlecznym rodzeństwem. No i co? I Hechthausen taki głupi, że po kilku latach dopiero odkrył, że się włóczyła, puszczała z cyganami. Słabe to było. A jeszcze jedno, bo tam zarzucano jej również nieślubne dziecko. Nieślubne dziecko potem w historii Wolde Albrechts znika, wyparowuje. Ale musiało być, bo skąd ona miałaby pokarm w piersi, gdyby nie urodziła dziecka. Więc historia Wolde zaczyna robić się nieprawdopodobnie interesująca. Ja sobie ją, ja pracuję na takich schematach chronologicznych, które sobie sama przyrządzam i ze wszystkich faktów, wszystko co się da z datą wydobyć, to sobie spisuję na takiej osi czasu, żeby widzieć ten upływ czasu i co z czym wchodzi w korelację. No i ta historia Wolde wyraźnie była taka grubymi nićmi szyta, że tu jest mamką, a tu nagle staje się porządnie oskarżoną o czary. Wolde ciągnie za sobą Sydonię, bo Wolde
torturowana mówi, że czarowała razem z Sydonią. A Sydonia nie pociągnęła za sobą nikogo. Gdy Sydonię pytano, a pytano powielokroć, od kogo nauczyła się czarów, z kim czarowała, odpowiadała zawsze z Lene Schmedes i Wolde Albrechts, bo jedna i druga już nie żyły. I to, tego przecież nie będzie w legendzie. Legenda się takim czymś nie zajmuje. Jest klątwa, klątwa się spełniła, jedziemy dalej. Ale to jest, słuchajcie, też nie i kolejna z nieprawdopodobnych rzeczy, które wychodzą w procesie, w analizie procesu Sydonii, jej zeznań i tego, o co ją pytano, to to, że ona nikogo za sobą więcej nie pociągnęła. Zrobiło się ponuro troszeczkę. Dobrze, to ja jeszcze zapytam też o Sydonię w takim bądź razie, bo w twojej książce Sydonie są dwie. Dzielisz książkę na dwie części. Która Sydonia, która z tych Sydonii jest bardziej prawdziwa? Ta w drugiej części czy w pierwszej? I dlaczego w ogóle to robisz? Dlaczego dzielisz tą książkę na dwie części? No a jak myślisz, która jest prawdziwa? Powiem ci, że moim zdaniem bardziej prawdziwa jest ta druga. Pierwsza jest pokazana w kontekście Pomorza, w kontekście Gryfitów, z innego punktu patrzenia. Druga jest taka uwewnętrzniona i pełna wspomnień. Moim zdaniem druga jest bardziej prawdziwa. Chciałabym, żeby każdy czytający sam sobie mógł odpowiedzieć na to pytanie. Ja nie chcę narzucać się z odpowiedzią, bo bardzo nie lubię wszystko wiedzących autorów i wszystko wiedzących narratorów. Irytują mnie nieprawdopodobnie. Znasz moje wcześniejsze powieści, wiesz, że lubię budować narrację z kilku punktów widzenia, jakby stawiając tą literacką kamerę za głową różnych bohaterów. I tak tutaj naprawdę jest to bardzo dobrze widoczne, nawet w osobie właśnie. Tak, i w przypadku powieści tamtych jedynym wszechwiedzącym staje się czytelnik, bo on jako jedyny widzi wszystkie punkty patrzenia mojego. On może sobie to zebrać i jednocześnie przetworzyć. Staje się też dla mnie, w mojej intencji, współtwórcą tych opowieści, bo ty uważasz, że druga Sydonia jest prawdziwsza. Myślę, że będzie wielu ludzi, którzy uznają, że prawdziwsza jest pierwsza, druga się parę razy pomyliła. Ale decyzja jest poniekąd naszym własnym temperamentem i naszym własnym światopoglądem, bo teraz znowu mówiliśmy dużo o historii i o tym, co można prawdziwego powiedzieć o Sydonii, o tym jej ciężkim, trudnym życiu procesowym, o tym, jak bardzo była nieustępliwa, jak bardzo była harda i tak dalej. Jeszcze jak nam starczy czasu, to jeszcze do tej prawdziwej Sydonii wrócimy, bo jeszcze chcę się z Państwem podzielić okropieństwami z klasztoru, ale zgubiłam myśl. To może ją zostawmy. Dobra, przepraszam. Nie ma problemu. To może ją zostawmy. Tak. Już wiem, co chciałam powiedzieć, że mówimy o bardzo, tu mówimy o jakby naukowym czy historycznym po prostu odczytywaniu tej postaci z dokumentów, ale z drugiej strony nie da się uciec od tego, że po części tematem tej opowieści są czary, bo jest proces o czary i za to ją skazano. Ale gdy rozmawiamy o czarach, to ilość punktów widzenia będzie bardzo duża, dlatego że bardzo różne mamy do nich dzisiaj podejście. W ogóle na obecności magii w literaturze zaważyło podejście komentujących, dlatego że komentatorzy od czasów w sumie średniowiecza opisując dawnych magów, tych, których rzekomo znali, albo którzy pracowali w ich czasach, albo tych, o których słyszeli, opisywali ich językiem powątpiewania. Jeżeli powątpiewa badacz, czyli opisujący w tym przypadku, w
przedmiot badany, to jego opisanie przedmiotu jest również nasączone tym negatywnym stosunkiem, prawda? Więc całe nasze rozumienie istoty czarostwa z tamtych czasów jest w jakimś sensie przesączone przez pryzmat badaczy. To tak jak mnisi chrześcijańscy opisywali pogan, ładowali ich do tych świątyń, bo sami wiedzieli, że musi być świątynia, żeby coś wyznawać, prawda? A nie przyszło nikomu do głowy, że poganom świątynia niepotrzebna, prawda? Że jest nią las, znaczy strumyk, bagno, wyspa, wszyscy wiemy, gdzie... Skoro jesteśmy przy czarach, czym jest Smerwort? Moim wielkim odkryciem... Cóż to Smerwort? W życiu nie słyszeliśmy takiego słowa. Tak, to jest kwiatek. To jest kwiatek, który znalazłam w Mecklenburgii w sierpniu tego roku, w bardzo dziwnych okolicznościach, ale sobie już je darujmy. Czerwona kolba, wiecie jak wyglądają szafirki, takie kwiatki, które teraz wiosną będą kwitły, niebieska kolba, kulka na kulce. Nie ma co szukać smerworta w internecie, bo pod tą nazwą ciężko będzie znaleźć. Ja go Państwu później w tych moich mediach społecznościowych będę pokazywała. I w Mecklenburgii w sierpniu to takie coś znalazłam w lesie, wystawało ze ściółki, tylko że było krwisto-czerwone. Taki, wyobraźcie sobie szafirek krwisto-czerwony. Goła łodyga, żadnych liści i rośnie z suchej ściółki. Zaczęłam szukać tej rośliny i znalazłam ją. To się nazywa obrazki, tak? Obrazki. Ja może powiem łacińska nazwa arum. Tak. Maculaturum. Maculaturum. Tak, i rośnie u nas na Pomorzu, rośnie w Mecklenburgii. Przedziwna roślina, która najpierw wiosną wypuszcza liście, te liście są piękne, żyłkowane, potem wypuszcza kwiat, który przypomina kobiecą pochwę i poluje na owady i śmierdzi. Piekielnie ponoć śmierdzi. Ja nie wiem, bo mój smerwort jest jeszcze malutki, dopiero malistki, więc czy śmierdzi, powiem Państwu, latem. I to potem te listki znikają, ten kwiat w kształcie pochwy naje się owadów, znika i po chwili wyskakuje z ziemi ta bezwstydna czerwona kolba. W polskiej literaturze nie znalazłam o nim wiele, ale w niemieckiej znalazłam bardzo dużo, dosłownie prawie kilkadziesiąt nazw zwyczajowych, w zależności od regionu. I było kilka nazw dolnoniemieckich i jedna ta, właśnie Smerwort. Użyłam tej, bo wydało mi się takim pięknym słowem, że tak mogłoby to brzmieć po pomorsku. Śmierć, smród, może słowo, kto wie, co mogło się kryć pod tym słowem, ale wydało mi się bardzo takie pasujące do całej tej historii. Nadałaś tej roślinie trochę magiczne znaczenia. Dziękuję. W imieniu botaników. No to może powiedz nam jednakowoż o tym klasztorze, co to tam było ciekawego w tym klasztorze tak bardzo? W różnych opracowaniach dostępnych w języku polskim na temat pobytu Sydonii w Marienfließ, w klasztorze tak zwanym, czyli w domu dla panien w istocie, znajdujemy informacje, że ona była w konflikcie z przełożoną, że ona była w konflikcie z współmieszkankami Marianowa, a potem ten konflikt przeniósł się na zarządców i stąd te słynne listy Hechthausena i Wedla, gdzie są nazywane jadowitymi żmijami, a potem już dalej lecą słowa niecenzuralne. Lecz dopiero czytając te akta Zelo, znalazłam coś, co prosiłam tłumacza, bo ja, żeby była jasność, sama nie przeczytałam, potrzebowałam tłumacza. Coś, co poprosiłam pana Jarka, żebyśmy się cofnęli, żeby to przeliterował. Otóż tam jest informacja, że Sydonia biła współmieszkanki. Wyzywała i biła. Ja mówię, nie, to pewnie chodzi o to, że wyzywała, bo one były dla niej niedobre, panie Jarku, mówię do tłumacza. On mówi, nie, pani Elu, tu jest napisane, biła pejczem. Tak, w sensie, że naprawdę, że aha. No, dużo mi zaczęło to mówić o tym, jak mogły wyglądać ówczesne realia. Oczywiście to wszyscy wiemy, że to się tylko nazywało klasztorem, a klasztorem nie było. Było to ten przedziwny
twór. Reformacja, likwidując klasztory, nie zlikwidowała problemu kwestii kobiecej, które wcześniej niejako regulował klasztor, bo taką szlachecką córę, takiej szlacheckiej córy nie wolno było wydać za byle kogo, trzeba było wydać po myśli rodu, po kontaktach, po znaczeniu. A jeżeli akurat nie było odpowiedniego kandydata, no to panny, żeby się nie zmarnowały, szły do klasztoru. I w klasztorze oddawały się, przede wszystkim uczyły się czytać i pisać, co było wielkim postępem cywilizacyjnym, dlatego dla mnie średniowieczne klasztory to rozsadniki wiedzy, to takie mini uniwersytety. Te dziewczyny dostawały dostęp do wiedzy i zwolnienie z niebezpieczeństw świata, które czekałyby na nie w zwykłym życiu, czyli z porodu i połogu, które były no, niezwykle niebezpieczne dla kobiet. Ale życiu klasztornemu przyświecała wiara w Boga i reguła klasztorna, która to życie regulowała. W domu dla panien tej reguły nie było. Była to po prostu przechowalnia dla kobiet. Młodsze prowadzano do szkoły katedralnej, ale jak wiemy, luteranizm w ogóle kazał uczyć kobiety czytać, więc to nie była żadna łaska, że one się tam uczyły, ale one tam po prostu mieszkały i wiedziały, że nic przed nimi, donikąd nie pójdą, to do niczego nie prowadzi. Więc energia tego miejsca wydała mi się tak nieprawdopodobnie okrutną w samej idei, w samym założeniu, takiej beznadziejności, nic dziwnego, że te kobiety tam plotkowały, że te kobiety tam rozsadzała złośliwość i taka po prostu zła energia, bo nie miały czegoś, czego mogłyby się przytrzymać. Nie było tego, że jutro będzie lepiej, albo że teraz wchodzimy w okres Wielkiego Postu, w okres przedświąteczny. Nie było tej pięknej chrześcijańskiej medytacji, bo ja oczywiście najczęściej czynię założenie, że kobiety w średniowiecznych klasztorach jednak żyły w zgodzie z tą ideą, no ale wiadomo, no, niektóre były tam po prostu wpakowane przez ojców i braci. Mamy już 19:30. Czas nasz troszeczkę podgania. 19:00. A ja widzę tam 19:30, to przepraszam. Właśnie. Czy może są jakieś pytania z sali od publiczności? Która jeszcze co prawda powieści nie zna, ale zna legendę. I zna Sydonię. A pani Ela zna bardzo dobrze Sydonię i legendę i historię Pomorza. Słowa Junkiel na powiedzmy luterańskich, niemieckich, gryfickich właścicieli ziemskich, ale z końca XVI wieku i początku XVII wieku. Ja jestem poznaniakiem i dla mnie Junkier pruski to jest po prostu trochę coś innego. I jeśli pani mogłaby to uzasadnić. Prosto. We wszystkich dokumentach z czasów Sydonii ci ludzie są określani takim mianem. Wspomniany Jakub von Stettin, który Sydonię pobił, najpierw jest nazywany Paziem jej brata, a potem Junkrem, gdy jest Junkier starszy. Junkier to jest po prostu młody szlachcic, tak? To jest po niemiecku młody szlachcic i tyle chyba w zasadzie. XVI-XVII wiek słowo Junkier odnosi się wyłącznie do młodej szlachty, tak? Ja rozumiem, ale mnie to nie przekonuje, bo książka jest napisana po polsku i w języku polskim Junkier to jest Junkier pruski, luterański. Ale przepraszam, w XIX wieku Junkier w Prusach to oznacza Junkra, tak? A w wieku XVI Junkier w Prusach oznacza młodego szlachcica. I oni tak wprost w tych wszystkich aktach są nazywani. Towarzyszki Sydonii z klasztoru są określane jako Kloster Jungfrau, nie? No co nie miało też wiele wspólnego z prawdą, ale najprościej byłoby powiedzieć zakonnice, prawda? Nie miało nic wspólnego z prawdą, bo de facto nie były członkiniami żadnego zakonu, to wykluczała reformacja, ale jednak zobaczcie, rzecz się dzieje, jest właściwie prawie 100 lat po wprowadzeniu reformacji na Pomorzu.
po Sejmie Trzebiatowskim, a jednak te 100 lat to jest ciągle za mało, żeby odmienić język, społeczność, taką świadomość grupy, nie? Zakonnice, po prostu nazwijmy je zakonnicami, tak mówili na tą kierowniczkę zgromadzenia, mówiono przeorysza, Sydonia przez jakiś czas była pod przeoryszą. Zostało w mowie, zostało w języku i też wydało mi się to bardzo takie ciekawe, żeby tym utkać książkę, żeby to zostawić też w tej świadomości, że takie przynależne do czasu i do miejsca. Dziękuję za wytłumaczenie. Dam panią przykład. Jedna z największych powieści XX wieku, Haszka, Dobry wojak Szwejk po polsku. Wojak to nie jest polskie słowo, tylko czeskie. I ono znaczy żołnierz. I Hulka Laskowski, kiedy tłumaczył, to dał to słowo, bo ono jest w pełni zrozumiałe w języku polskim, a nowe tłumaczenie, które pojawiło się, no, Dobry żołnierz Szwejk, no to już nie jest to samo. To jest, to prawda. To jest też tak, że autorka w którymś momencie musi podjąć jakieś decyzje. Decyzją była też na przykład pisownia nazwiska. I ja bardzo lubię tą pisownię przez C, Borckę. Bardzo lubię wygląd tego słowa. Ona mi takie, ma tam w sobie coś takiego okrągłego. Ale później, gdy Tadeusz przekonał mnie, że starych Borków pierwszych trzeba wprowadzić, oni są Borkami. I teraz, gdybym zmieniła pisownię pomiędzy jedną częścią a drugą, czyli w pierwszej części w tym roku 1090 byliby Borkami przez K, tak jak później są w całej książce, a w drugiej części, gdy Sydonia pojawia się na dworze wołogoskim, stała się Borckę, to zrobiłby się z tego manifest. A mi w ogóle o ten manifest nie chodziło, tylko o zachowanie pewnej ciągłości, pewnej spójni. Padło pytanie, dlaczego akurat Sydonia jest legendą tak znaną i powszechną, a inne czarownice tej legendy nie mają. To moje pytanie brzmi takie dociekanie właściwie. Znaczy, to nie jest tak, że zawdzięczamy właściwie Meinholdowi powrót tej Sydonii na jakby życie publiczne, gdzie Meinhold wykorzystał Sydonię do przedstawienia swojej ideologii, jakby odpowiedniej do tych czasów, w których on żył. I dzięki temu właśnie to tłumaczenie właśnie z angielskiego do nas trafiło właściwie i teraz cały czas funkcjonuje. To jest bardzo bogate pytanie, bym powiedziała. I pani czytała Meinholda? Troszeczkę. W wakacje, tak? Później. Tadeusz Zysk przetłumaczył, bo to są trzy tomy, Meinholda z niemieckiego na polski, czyli to jest bezpośrednie tłumaczenie, bo uznaliśmy, że będzie fajnie, jeżeli zwłaszcza no, wielbiciele historii zobaczą, jak ona brzmiała w tej XIX-wiecznej wersji, bo nas też zastanawiało, dlaczego ona zrobiła taką furorę w XIX wieku po tej Meinholdowej powieści. No i teraz powiem coś, mogę powiedzieć? No to my z Tadeuszem uważamy, że jest okropna. Opowieść, nie Sydonia. Dobrnęliśmy do połowy drugiego tomu bodajże, nie? Czy ty mniej jeszcze? A tłumaczka zrobiła fantastyczną robotę, naprawdę pięknie w ogóle, pięknie używa języka, pięknie stara się te wszystkie takie chropawe rzeczy w dzisiejszej polszczyźnie złapać, odnaleźć, więc to nie jest od razu, mówimy, wina tłumaczki. Dla mnie Sydonia, ta XIX-wieczna Meinholda, jest bohaterką nie do strawienia. I już mówię państwu dlaczego. Być może dla XIX-wiecznych czytelników czy czytelniczek, bo trudno mi jest powiedzieć, kto wpłynął na jej wówczas wielką poczytność, czy kobiety, czy mężczyźni. Gdybym... Ja jako kobieta nie jestem w stanie czytać takiej opowieści o innej kobiecie, bo ona jest tam płochą, używam bardzo delikatnego słowa, dziewuchą.
działającą z niezwykłą premedytacją, jakby nastawioną tylko na to, żeby któregoś z książąt złapać, i to w sensie bardzo dosłownym. Nie wiem, może ta pikanteria dla XIX-wiecznych czytelników była urocza. Na nas takie rzeczy nie robią żadnego wrażenia. Naprawdę trudno jest mi odpowiedzieć. Sami się zastanawialiśmy, jakby już czytając właśnie przyłożonego Meinholda, na czym wtedy polegał ten czar? Z takimi zachowaniami jak Sydonia, właśnie taka, jak pani o niej powiedziała, że takie zachowania prowadzą kobietę samotną, niezamężną i właściwie już ubogą, bo była ograbiona ze wszystkiego właśnie na szafot, tak, że należy być właśnie pokorną kobitką. No właśnie, ale jakby spójrzmy na to z punktu widzenia kobiet w każdej epoce. Chcemy czytać tę opowieść o tym, że jak będziemy pokorną kobitką, to nie trafimy wyjątkowo na szafot. Nawet w XIX wieku, nie? Wydaje się to trudne. Ale zachęcam Państwa do lektury, jak już się ukaże ten Meinhold, bo to jest ciekawe również właśnie porównawczo. Mamy naprawdę wtedy zderzenie dwóch kultur, dwóch punktów widzenia. Tam jeszcze bardzo ciekawe wątki w tym wykładzie pani profesor były związane ze słowiańskim pochodzeniem Borków, nie? Że to słowiańska anarchia, słowiański bałagan, że ona reprezentuje to wszystko. Trzeba by było zapytać o to historyków literatury, kulturoznawców, natomiast mogę wam tylko powiedzieć o mojej estetyce i o moim punkcie widzenia. Ja nie kupuję Sydonii Meinholda. Ja nie chcę mieć takiej koleżanki. Nie chcę z nią iść do kina. Tak. No właśnie, a czy najpiękniejsze, dzisiaj... przepraszam, tylko już jakby skończę. Najpiękniejsze, co po tamtej Sydonii przełożonej na angielski zostało, to prerafaelici i ten cudny portret. To tam rzeczywiście no, nas zachwyca ta rudowłosa, tajemnicza piękność, ta jej suknia, która jest jak klatka biało-czarna. Cudne, to taką Sydonię, aha, poprośmy ją, niech wpadnie z wizytą, to tak. Czy z dzisiejszego punktu widzenia Sydonię moglibyśmy nazwać feministką? Jeżeli z góry poczynimy założenie, że feminizm jako ruch sprecyzował się dużo, dużo później i że w XVII wieku o feminizmie mowy nie ma, nikt nie słyszał, mowy nie ma i nie rodzi się on w kobiecych głowach, ale tak, dlatego że z prostego powodu jej procesy sądowe to jest klasyczna walka z patriarchatem, z systemem i ona ma świadomość, że z jednej strony prawo powinno stać po jej stronie. To nie jest tak, że ona wobec prawa jest bezsilna. Prawo stoi po jej stronie, tylko prawo w żaden sposób nie jest wyegzekwowane, jest niemożliwe do wyegzekwowania przez nią. Przez kobietę, która nie ma podparcia w mężczyźnie, a z mężczyzną i mężczyznami musi walczyć więcej. Ona musi walczyć z rodziną, z mężczyznami ze swojej rodziny, czyli uderza świętokradczo w tą wielką świętość, jaką jest rodzina. I to, no nie, to stanie się tak naprawdę swego rodzaju istotą tej bohaterki, ten moment konfliktu rodzinnego, rozbuchanego do granic, tego, że ona miała czelność, bo to myślę, że dla jej współczesnych to już nawet nie była kwestia odwagi, tylko bezczelności, doprowadzić do egzekucji komorniczej z dóbr brata. Nasłała na swojego brata, wielkiego Borka ze Strzmiela, komornika. To jest taki sam wstyd jak dzisiaj, albo i większy. Albo i większy. Po prostu, ale ona do tego doprowadziła. No i to był jakiś taki też
kamień milowy w tej historii, chociaż nie zgadzam się z Gerdą Riedl, z niemiecką badaczką, która twierdzi, że po tej egzekucji komorniczej już zainteresowanie, no już jakby Sydonia nic więcej w sądzie nie wywalczyła. Nieprawda, dalej walczyła w sądzie i dalej wywalczała swoje. Takim kuriozum z naszego punktu widzenia ludzi XXI wieku jest to, że ona siedząc tutaj niedaleko w Oderburgu, już w trakcie procesu o czary oskarżała również, ona cały czas prowadziła sprawy sądowe inne, również niezwiązane z jej procesem. Wśród tych spraw było, trzymajcie się, przesłano jej z Marianowa spis z natury, który zrobiono po tym, jak ją przewieziono z Marianowa do Oderburga. Być może to już było na potrzeby późniejszego podziału majątku, bo jak poucza Agnieszka Gut, w procesie świeckim o czary kryminogenna zasada, że połowa majątku oskarżonej trafiała do oskarżyciela, a druga połowa do sądu. Więc oni ją wywożą z Marianowa i robią spis tego, co zostawiła. I wysyłają to później, zobaczcie, jak działa prawo, biurokracja właściwie, wysyłają to tutaj, żeby Sydonia przejrzała ten spis, a ona odhacza, nie zgadza się, za mało skór, zniknęły dwie, brakuje mi tam poszewki, brakuje mi tego. To są z naszego punktu widzenia drobiazgi, ale ta 70-paroletnia kobieta siedząca w Oderburgu i oskarżona o najcięższe rzeczy nie zamierza popuścić. Ona pisze zażalenie, że to jej ukradli. Więcej, za więzienie oskarżona muszą zapłacić. Więzienia były do XIX wieku włącznie płatne. Trzeba zapłacić także za drewno na swój stos. Analogia okropna z czasów Holokaustu, gdy Niemcy wysiedlali Żydów z Europy Zachodniej pociągami do Litzmannstadt, czyli do Łodzi, do getta łódzkiego, każdy z tych obywateli wcześniej Austrii, Niemiec, Francji musiał kupić i zapłacić za bilet na ten ostatni śmiertelny pociąg. Więc to była tylko analogia po tym samym. To są Niemcy, to jest niemiecki... W tą stronę. Przepraszam, system prawny, biurokratyczny. I Sydonia musi zapłacić za swoje więzienie, a rodzina, bratankowie konkretnie, zalegają z jej alimentami, z wypłatami, które są im należni. No to co ona robi? Ona siedzi w więzieniu i pisze zażalenie do księcia, że oni jej zwlekają z wypłatami, jak ona zapłaci tu za pobyt w tej placówce. No bratankowie piszą zażalenie, to dzięki Bogu są te akta, piszą zażalenie, że oni nie mogą tyle zapłacić, co są ciotcy winni, no bo słabe zbiory i to co zawsze, wiadomo, chłopi nie obrodzili, przepraszam za głupi żart. Sąd przyjmuje punkt widzenia Sydonii, nakłada na nich karę administracyjną, straszy ich, ale jak od razu zapłacą, kara będzie o połowę mniejsza. Tak samo jest do dzisiaj w mandatach przecież, jak zapłacisz od razu, to połowę. No i oni płacą, nie? I oni płacą. Ona jest naprawdę, to są jej ostatnie tygodnie przed egzekucją, a ona niczego nie odpuszcza. Prawo, uważa, ma działać na jej korzyść. I też jej ta nieprawdopodobna, pytałeś o feminizm, trzymam się odpowiedzi, nieprawdopodobna hardość, zadziorność, taka twardość. Ta słynna notatka odręczna Sydonii do akt złożona, że mój adwokat i inni panowie nie polecali mi złożenia tych dokumentów do akt wbrew ich sugestiom, ja chcę to złożyć. A co to są za dokumenty? Ona chce do akt procesu o czary dołączyć dokumenty swoich spraw rodzinnych, bo ona chce pokazać, kto stoi za tym procesem, że jej wcześniejsze procesy z rodziną, ja to nazywam, ona tak nie, były już procesem przygotowawczym do tego, co się zdarzy na końcu. Oprócz feminizmu mamy tam rewię modę. Czy Sydonię można by było nazwać trendsetterką w ogóle? Jak czytałem tą powieść, to powiem szczerze, nazwy strojów, opisy strojów, to przerosło moje wyobrażenie w ogóle. To był jakiś
Dum, zmiana mody. Mówiłam Państwu, że pani Ela jest dobrze przygotowana historycznie. Słuchajcie, no przydałaby się zawsze, skoro mówimy o, tak, o legendzie, u której początku stał romans, to musi być jakaś scena romantyczna, rozbierana, tak, a żeby bohatera rozebrać prawidłowo, trzeba wiedzieć, jak go ubrać. Męskie spodnie, które oglądamy na przykład na wystawie w Muzeum Narodowym w Szczecinie, tam baskinką od Wamsa zakryta jest góra męskich spodni. Jak to? Czy to było zawiązywane? Co zamiast zamka? Halo? Baskinka od Wamsa, już mi wystarczy. Drodzy panowie, to było na haftki podczepione, czyli portki, żeby pięknie leżały, podczepiano do górnej części garderoby. Potrzeby fizjologiczne załatwiano w inny sposób, bez zdejmowania spodni. Przepraszam, że wchodzę w takie szczegóły, ale mnie to zawsze ciekawi. A te cudne pończochy, które są też tutaj w Muzeum Narodowym, te cudne pończochy, żeby opinały, doskonale opinały łydkę, bo spodnie były krótkie, również były podczepiane pod dół tych spodni, więc to wszystko leżało wyśmienicie, tak jak kombinezon, no. To wszystko leżało wyśmienicie. W modzie kobiecej, no to też jest taki czas zmian, zresztą tam się dokonuje w trakcie akcji książki taka troszkę zmiana epok, jakby przechodzimy z czasu do czasu. Ten rok 1600, taka cezura, potem te rządy króciutkie, Barnima, o których kronikarze piszą, zima trwała cały rok, nie było lata, z pola nie obrodziły, nadszedł nieurodzaj, młodzi pomorzanie zaciągnęli się do obcych wojsk albo wypłynęli na morze, bo nie było z czego żyć, nie było co jeść, więc to wszystko razem, no, dla mnie buduje klimat tej opowieści. On nie jest przecież bardzo mroczny, nie? No, czytaliście. Nie ma tam, jest też dużo lśnienia, bo my tu wszyscy Gryfitów znamy i kochamy, ale ta książka trafi do wielu innych czytelników, którzy Gryfitów nawet w zasadzie prawie, że nie, oni prawie nie występują w podręcznikach do historii, to znaczy ta historia jest tak boczkiem toczona, nie? Z Wawelu jesteśmy niewidzialni. Z Wawelu jesteśmy niewidzialni, mówią moi Gryfici w książce. Ja znam to świetnie ze swoich wcześniejszych powieści, z przeróżnych prób zawiązania porozumienia między książętami piastowskimi a książętami Pomorza. To wszystko po prostu szło potem w pył, nic z tego nie było, nic ważnego. I to Pomorze zawieszone między wielką, silną Danią, między księstwami niemieckimi, między Szwecją, która owszem bardzo długo była słaba, ale w czasie, który nas interesuje, wyrosła na potęgę. To za chwilę będzie Szwecja Lwa Północy. To będzie za chwilę Szwecja, która przystąpi do potopu, ale to też jest Szwecja, któremuś z książąt, teraz nie pamiętam, to jest w książce Franciszkowi. Tak, księciu Franciszkowi, czyli temu, co sądził Sydonię. Gdy był młodym chłopakiem, jego ojcu Bogusławowi XIII, król Szwecji proponował objęcie dowództwa wojsk szwedzkich. On mógł wsiąść na piękny szwedzki okręt i po prostu popłynąć na wojnę z Polską. No tak się składa, ale no... I nie, Bogusław XIII powiedział, Pomorze jest neutralne, to jest nasza racja stanu, nie będzie mój syn tutaj walczył, ale zaczynam od czego? Wyszliśmy od strojów. Wyszliśmy od strojów. Chodziło mi o to, żeby ten obraz był wystarczająco barwny. Książęta nie byli jednakowi. Filip II, koneser, bibliofil, znawca kultury, literatury, no dzisiaj byłby profesorem, prawda? A jego brat Franciszek, wojak, może by pomyślał zamienić tutaj to i tamto na stajnie? Różni z jednego ojca, z jednej matki, ale też chociaż troszeczkę chciałam dać tego kolorytu i tej ich różnorodności. Dla mnie to jest przebogate i
No i takie smaczne. Chciałam, żeby inni się rozkochali w Gryfickim Pomorzu, żeby zobaczyli, tym bardziej, że zobaczcie, złoty wiek Pomorza, złoty wiek Gryfitów i Sydonia i koniec Pomorza, to wszystko jest złapane razem. To jest w jednej chwili, to się dzieje w jednym momencie. Filip II, który zrobił ze Szczecina perełeczkę artystyczną, a mógłby jeszcze dalej, to jest ten książę, o zabicie którego oskarżono wprost Sydonię. To jest ten, który ginie w naszych czasach, w sensie powieściowych. Więc oni tak nieprawdopodobnie zabłyśli, osadzili się, ale żaden kraj nigdy nie żyje w próżni, nie jest wyspą. W tym czasie świat się zmienił. Hohenzollernowie, brandenburscy i pruscy połączyli się unią personalną. Oskrzydlili Pomorze niejako ze wschodu i z zachodu. Książęta przestali chciałam powiedzieć rodzić dzieci, sama się zapędziłam. Gryfici przestali mieć dzieci, nie było nowych potomków. Każdy na Pomorzu wiedział, że jak wymrą Gryfici, tron dostaną Brandenburczycy, Hohenzollernowie, taki był zapis. Wszyscy wiedzieli. I jeszcze ta wojna 30-letnia, która się zaczęła daleko od tych granic, a bardzo szybko objęła całą Europę i była klęską. Wszędzie tam, gdzie przeszła, zostawiła zgliszcza, trupy zgliszcza. To powieść taka trochę funeralna dla Gryfitów, Sydonii i Pomorza. Tak, i Europy. I Europy ówczesnej. Ale to klasyka, to tak zawsze. To, co następuje, musi poniżyć to, co było przed nim. Taka jest nasza ludzka natura. Stąd powstało czarna legenda średniowiecza, stworzył ją renesans, a właściwie nowożytność, prawda? Przed nami było gorzej, przed nami było okropnie. Przyjdzie oświecenie i to nowożytność będzie ta straszna. Oświecenie powie polowania na czarownicę. Stop, jesteśmy epoką rozumu, nie możemy takich rzeczy kontynuować. Ale przyniesie swoje okropieństwa wieku rozumu. Chciałam też w tej powieści dać taki klimat reformacji, jakby czasu zmiany, bo mnie to fascynowało. I tam jest taka zbudowana figura pastora, który opowiada swojej dużo młodszej żonie i bardzo młodej Sydonii o tumultach w Trzebiatowie. I to jest oczywiście opowieść na faktach, ale ona, te pochody katolików i protestantów, które się zderzają niemalże jak na takiej ustawce i zaraz będą się bić, jedni będą wrzucać posągi do studni, inni będą je ze studni wyciągać. To wszystko na mnie robiło nieprawdopodobne wrażenie. Ja po raz pierwszy w Szwecji zobaczyłam portrety z wydrapanymi oczami. W jednym ze szwedzkich kościołów, który należy do tego Svenkirka, czyli szwedzkiego kościoła narodowego. Kościół jest bardzo, bardzo stary, jest w ogóle jedną z pierwszych chrześcijańskich świątyń w Szwecji. I bardzo wysoko u sufitu jest zawieszony portret ojców reformacji, taki przydymiony, wiecie, no już on tam trochę ma. Jak założyłam okulary, patrzę, mówię, co jest z ich oczami? Tam po raz pierwszy zobaczyłam właśnie portret z wydrapanymi oczami. To akurat był efekt działania kontrreformacji, ale na Pomorzu z kolei tą falą było wydrapywanie oczu portretom świętych katolickich. Zwykle no Maryjnie ruszano, Jezusa też z rzadka. Jezusa nigdy nie ruszano. No, ale świętych to wydrapywanie oczu, no kurczę, zrobiło to, raz, że po prostu sama to zobaczyłam, a zrobiło to na mnie niezwykłe wrażenie. Myślałam sobie o tych ludziach, którzy żyli w tym czasie, że to mimo tego, że na Pomorzu, można powiedzieć, aksamitnie wprowadzono reformację w porównaniu z innymi miejscami, to jednak to było wielkie, wielkie wydarzenie i chciałam, żebyśmy tego też przez to spotkanie z Sydonią i jej czasem dotknęli.
No pomijając, że to był dla Gryfitów wielki skok na kasę, no bo sekularyzowanie klasztorów i... Tak, tak, tak. No to wzbogaciło ich skarbiec. Gryfityzacja, dobre słowo. I to widać jakby w tym, co się buduje, co powstaje. Widać, na co poszły te środki, przynajmniej częściowo. Przy pytań, no bo ta Dorotea von Stettin pojawia się w akcie oskarżenia, więc to też było takie jedno z moich pytań. Zadręczałam tym Agnieszkę. Tam jest jeszcze Sofia von Stettin. Są dwie Stettinówny. Nie mamy pojęcia. Nie wiadomo, czy one były siostrami między sobą i czy były spokrewnione z Jakubem von Stettin. Dla mnie tak, to znaczy byłabym gapą jako twórczyni, gdybym nie użyła tego nazwiska jako powodu do pokrewieństwa, bo Stettin jest zbyt wyrazistą postacią w życiu Sydonii, żeby ich razem wszystkich nie połączyć. No a te dwie babeczki tam się ostro w akcie oskarżenia zasłużyły. Patrząc na to, jakiego formatu postacią był Jakub von Stettin, to wepchnięcie sióstr do klasztoru wydawałoby mi się jak najbardziej możliwe. Tam te nazwiska się w kółko powtarzają, no właśnie to Agnieszkę tym też ciągle zadręczałam, a czy ci Borkowie są spokrewnieni z tymi, a ci Wedlowie z tamtymi. Trudno to dociec, bo oni się między sobą już żenili, bo, zwłaszcza Borkowie i Wedlowie, no dosłownie, tam jedne gałęzie rodu z drugimi, po prostu to są wielkie rody, to się rozradza, nie? To się rozchodzi. Mają książki na kolanach i powiem wam, że znikacie ze świata na kilka dni. Ja chciałam cię zapytać, być może znajdę odpowiedź w książce, ale czytam ją z wielką pasją i chociaż znam historię Sydonii, to cały czas liczę, że jeszcze ktoś się pojawi, kto ją uchroni, kto ją wyrwie z tego wszystkiego złego. I przecież myślę sobie, skoro była taka atrakcyjna dla Luca, to dlaczego stało się tak, że zniknęła później z tego rynku matrymonialnego? Po pierwsze, państwo nie wiedzą, ale teraz jestem bardzo zaskoczona, ponieważ osoba, która zadała pytanie, reprezentuje Poznań w moich spotkaniach i przyjechała, zjawiła się to zupełnie niespodziewanie. Jednak Poznań nie wytrzymał do 9 marca na swoje spotkanie i przybył. Ona nie zniknęła z rynku matrymonialnego, ale my nie wiemy o propozycjach matrymonialnych dla młodej Sydonii. Nie wiemy, po prostu nie ma nic o tym. Może gdzieś jest, a Zelo tego nie wsadził do akt, może nie znalazł. Nie wiemy. My wiemy o propozycjach matrymonialnych, jednej konkretnej z nazwiskiem, z czasów, kiedy ona była koło 50. I to też jest historia, którą 3 razy prosiłam pana Jarka Tłumacza, żebyśmy cofnęli się i jeszcze raz słowo po słowie, kontekst po kontekście to rozszyfrowali, bo to jest nieprawdopodobne. Otóż pojawia się taka historia, Peter Koneman ze Stargardu, wszystko w jednym firtlu, narzeczony, i ona, jest data, ona zrywa zaręczyny z owym, i płaci mu odstępne, 50 guldenów, kupę pieniędzy. Płaci mu odstępne za to, że zrezygnowała ze ślubu z nim, a on już poczynił koszty na tę okoliczność. Ale wyjaśnienie, dlaczego tak się stało, też jest w tych samych aktach, tylko pod inną sygnaturą. Otóż 2 lata wcześniej Azelo zebrał po prostu te akta dotyczące Borków w jednym tomie. Sydonia o tym pojęcia nie musiała mieć. 2 lata wcześniej, przed tym, jak ona zerwała z tym Peterem ze Stargardu, jej brat Ulrich podpisał ze swoim synem Ottonem umowę poświadczoną przed sądem, że jeżeli jego syn ożeni się poniżej pozycji rodu i bez zgody rodziny, to on, ojciec, nie wypłaci mu ani grosza. Nie chodzi oczywiście o posag, ale jakby o te dobra rodowe, które Ottonowi jako najstarszemu z synów, no on w prostej linii będzie dziedziczył strzmiele. Tak. I
skoro zawarł taką umowę z synem, ja przypuszczam, że Sydonia dowiedziała się po roku czy dwóch o tym, że jej brat z własnym synem taką umowę zawarł. Ona miała dość tych spraw sądowych, żeby znać tych wszystkich ludzi, więc ktoś jej po prostu musiał powiedzieć i ona natychmiast się zorientowała, że jeżeli wyjdzie za Petera Konemana, mieszczanina ze Stargardu, to ona 1000 guldenów posagu w życiu nie zobaczy tego, co ma zapisane. Brat jej tego nie wypłaci, bo to będzie mieszczanin, czyli poniżej. No i stwierdziła, że jej się nie opłaca wychodzić za mąż, to już lepiej zapłacić te 50 odstępnego. Pokazuje to trzeźwy jak brzytwa umysłu Sydonii, prawda? Jest też opowiastka o Dorocie, do której nie znalazłam początku. To jest jakby tylko koniec tej opowieści. O tym, że Dorota się zaręczyła z kimś, nie jest podane z kim, ale że ze szlachcicem, że ona już na poczet tego ślubu poczyniła wydatki, szlachcic zerwał zaręczyny, a ona go, trzymając, zapnijcie pasy, pozwała do sądu o zerwanie tychże zaręczyn. Więc o takie sprawy sądzili się ludzie w przeszłości również. Mówi się o wielu adoratorach Sydonii, ale to jest taka wiedza typu mówi się. Z imienia i nazwiska wymieniony jest tylko on, no i jeszcze niejaki Heniek Prechel z Marianowa, ale to już później, to on tam się pojawi w akcie oskarżenia, bo rzekomo pies Sydonii zagryzł jego dzieciaka i to dowód na to, że ona jest czarownicą. Ona udowadnia, że psa po pierwsze on jej ukradł. Po drugie, nie było dwóch dzieciaków, bo najpierw ją o dwie śmierci oskarżono, tylko jedna. A po trzecie, Prechel sam sobie winien. A po czwarte, to sędziowie wyciągają, on był kiedyś jej narzeczonym, ona mu podobno obiecała, odmówiła. Musiało to być, zanim się pojawiły te dzieciaki Prechela, więc wiecie, trochę sprawa rozciągnięta w czasie. Nie znamy początku tej historii, znamy tylko tom o tym, że wypłaciła mieszczaninowi ze Stargardu odstępne. Ta sprawa posagu to 1000 guldenów, to było dużo pieniędzy, ale to nie był jakiś szał, większe wypłacano w tamtym czasie, ale dużo. I ona mogła liczyć na to, że jeżeli dobrze wybierze małżonka, to jak wypłaci jej w końcu brat ten 1000, to ona sobie jeszcze za to pożyje. Ale nikt ze szlachty nie chciał wejść w spór z jej bratem. Taki to był silny Ulrich Borg. Nikt nie chciał mu się narazić, więc nikt tej Sydonii oficjalnie o rękę nie poprosił. A akta Borków w kółko krążą wokół tych pieniędzy. Tam jest takie coś jakby no niemalże na potwierdzenie tego, jakie były problemy z tymi wypłatami. W którymś momencie jest taka zapiska o tym, że jej bratanica, jest ich bodajże pięć, że jedna się związała z Danielem skądś tam, ale brat jej nie wypłacił, więc musiała się nimi opiekować ciotka Wedlowa. No takie, słuchajcie, no takie życie, takie domowe historie. Domowe i pomorskie. Mamy jeszcze pytanie od internautów. Mamy jeszcze pytanie od internautów. Tak. Mamy taką krótką historię i pytanie od pani Kasi, która śledzi nas na transmisji. Kiedyś zafascynowana Sydonią jeździłam jej śladami tu i u nas w zachodniopomorskim i w Niemczech wschodnich i trafiłam do budynku, w którym aktualnie mieści się archiwum państwowe, w którym Sydonia spędziła ponoć kawałek swojego dzieciństwa. To okolice Reska, nie pamiętam teraz nazwy miejscowości. Strzmiele, pani Kasiu. Na budynku nie ma nawet tabliczki, że tutaj żyła Sydonia. W aktach historycznych znalazłam, że autentycznie tam żyła. Jak pani sądzi, dlaczego tak mało śladów tej postaci, tego rodu dookoła nas? Czy to problem nasz, ziem odzyskanych, że nie chcemy wspominać pruskich i niemieckich korzeni, czy to może inny powód? Do Marianowa dzieci jeżdżą do domu chleba piec chleb, ale nikt tam nie opowiada o Sydonii. Nie zgodzę się. Tam proboszcz opowiada o Sydonii bardzo zresztą chętnie i bardzo gościnnie i
A, wyprowadził się. Przepraszam, mówię o tym poprzednim. Był i on, tam jest tablica, on otwierał drzwi kościoła z rezygnacją z góry, wiedząc, że goście nie do kościoła, tylko do Sydonii, tak? Więc tam na pewno tak. Jeśli chodzi o to mieszkanie w Strzmielu, no to może Agnieszka opowiedz, bo ty też ja świetnie, też no, świetnie znacie tą historię. Pałacyk, który w tej chwili tam stoi, to jest miejsce, w którym mieszkała Sydonia, ale to nie jest ten budynek. Zamek Borków został zniszczony. Zresztą dwukrotnie był najeżdżany i przez książąt pomorskich przy pomocy stargardzkich mieszczan w XIV wieku i przez krzyżaków też Strzmiele były niszczone za Macka von Borka, to też starsza historia, ale pałac, że tak powiem, umarł śmiercią naturalną, został sprzedany rodzinie von Lepperów, którzy wybudowali w tym miejscu właśnie obecny pałacyk. Ale znajdując się tam, przed wejściem można zauważyć fundamenty murów zamku, tak? I to jest właśnie to miejsce, które w książce jest nazwane Wilczym Gniazdem. Oprócz tego tuż obok jest drugi grudek stożkowaty, który też prawdopodobnie należał do rodziny von Borków, zniszczony. To jest właśnie miejsce, gdzie na czas, kiedy on został zniszczony podczas najazdu krzyżackiego, Borkowie się przenieśli, tak? A potem wrócili właśnie do Wilczego Gniazda w Strzmielach. Tak to właśnie wygląda. Pałacu zwiedzać nie można, tak? Bo jest to obiekt, powiedzielibyśmy, zamknięty, przeznaczony na magazyn Archiwum Państwowego w Szczecinie. Także tam mieszka pani na zamku, pani, która się opiekuje tym zasobem, ma tam swoje mieszkanie i oprócz tego tam są po prostu magazyny. Te komnaty, pokoje, tak, które były, są po prostu, nie są użytkowane, stoją regały z aktami i tyle. Jako ciekawostkę powiem jeszcze, że Strzmiele w XIII wieku, jeszcze gdy właśnie Borkowie się tam sprowadzili, dostały prawa miejskie i po zniszczeniu przez krzyżaków zamieniły się praktycznie w wioskę, ale nigdy nikt Strzmielom nie odebrał praw miejskich. Także jest to taka malutka wioseczka, miasto wieś, tak, z prawami miejskimi. Okay. Przepraszam, jeszcze nawiązując do tego pytania, Monika Adamowska, ja jestem akurat z zamku, cieszę się bardzo z tego fantastycznego spotkania, ale chciałabym tylko powiedzieć, że to nie jest tak, bo nawet tutaj na miejscu, w naszym zamku w Szczecinie, pielęgnujemy te historie, przede wszystkim o gryfitach i cieszę się, że tu pani wspomniała choćby mojego ukochanego Filipa II, ale mamy oczywiście cele czarownic, umownie, bo tam też przypominamy historię Sydonii. Mamy różne publikacje wydawnictwa, między innymi Sydonia między prawdą i legendą, gdzie też staramy się, żeby to nie była ta wersja tylko tej czarownicy, ale ta prawda. I bardzo się cieszę na pani książkę, którą też u nas, jak mamy obietnicę wydawcy, będzie można na miejscu, w tym miejscu związanym z Sydonią, zakupić. Myślę, że to też to postrzeganie, czy jest dużo informacji o Sydonii, miejscach z nią związanych, trochę zależy też od patrzącego. Ja też mam poczucie, że ich jest dużo na Pomorzu. No ale to może zależy od tego, w którym momencie i jak się je ogląda. Ja myślę, że tutaj będzie ostatnie już pytanie pani Bożeny. Ja tylko zapytam panią i wydawcę, na ile państwu się wydaje, że historia Sydonii i gryfitów będzie atrakcyjna dla mieszkańców spoza Pomorza? Jest! Silna reprezentacja Dolnośląska, która przyjechała na premierę do Szczecina, to potwierdza. Jest. Nie wiem, no wydaje mi się, że
trzeba by być nieczułym lub zamkniętym na, jakby chcieć wykluczyć Pomorze ze świadomości, żeby za tym tematem nie pójść, nie? Dla mnie ona jest. Mamy w niej wszystko to, co stanowi o ponadczasowym wymiarze. Dlatego, że tragedia Sydonii, jej dzieje i powiązanie z rodem książęcym i powiązanie upadku księstwa i śmierci Sydonii, no jest takie, to mogłoby być wszędzie, ale zdarzyło się tutaj. To chyba tylko od nas zależy teraz, pani Bożeno. Żebyśmy my też zadbali trochę o to, żeby ta nasza Sydonia stała się atrakcyjna też gdzieś dalej. Filip I, bo był taki piękny. Filip I, bo był piękny, Filip II, bo był uczony, Bogusław XIII, no ten to się specyficznie w powieści odznacza. Jana Fryderyka kocham go. Tak. Ale Kazio też był fajny. Kazio chłopcem. Fajny, cudny Kazio, nie? Tak. I Frojryken też w porządku, tam sobie pożyli troszkę w Darłowie. Proszę Państwa, chyba będziemy już kończyć, dlatego żebyśmy... Pan tu jeszcze się zgłasza. Szybko. Na Pomorzu na miotłach nie latały, na sabatach były, ale nie wiadomo jak tam leciały. Natomiast kota. Obiecuję Państwu, że miotły są w powieści. Dobrze. Proszę Państwa, będziemy kończyli. Ja tylko osobiście polecam oczywiście lekturę jak najbardziej. Jako historyk, który przeczytał tę książkę i przy 3/4 zapomniał, że to jest fikcja i że muszę się pilnować. Uważajcie Państwo, nie wszystko, co w tej książce jest napisane, jest faktem historycznym. Uważajcie, ale książka jest świetna, doskonale napisana. Okładka jest też świetna. Ja myślę, że teraz chyba zostawiamy, oddajemy panią Elę w państwa ręce, tylko żebyście nie wcisnęli jej za mocno. Dziękuję gościnnej bibliotece za miejsce, dziękuję Agnieszce i Damianowi za spotkanie. Autorem okładki jest Tobiasz Zysk i jest to jego wariacja na temat portretu podwójnego Sydonii i jest wspaniała. Tak. Oczywiście zapraszam.